spora zmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej podstawowej opieki zdrowotnej w mieście. Połączenie trzech ZOZ-ów w spółkę miejską, Centrum Zdrowia w Opolu. Myślę, że nazwa adekwatna do tego, co się będzie w spółce działo. Stąd chcieliśmy poprzez Państwa obecność przedstawić dzisiaj i powiedzieć o tej zmianie, przedstawić nowy zarząd spółki, bo jest to już spółka, więc będzie pracowała w trzyosobowym zarządzie, którego prezesem będzie pan profesor Tomasz Halski. Jest to zmiana, nad którą pracowaliśmy od pewnego czasu. Jej celem jest poprawa dostępu do usług medycznych, poszerzenie oferty, integrację pewnych działań, które są podejmowane. Jest dzisiaj też z nami pani poseł Porowska, nie przypadkiem, bo to ona parę lat temu jako szefowa tego miejsca, w którym jesteśmy, tego ZOZ-u, zapoczątkowała duże zmiany w funkcjonowaniu z miejskiej opieki zdrowotnej, choćby przychodnię studencką, przypominając ten jeden z wielu pomysłów pani poseł. I dzisiaj też myślę i duchem, i sercem, i całym swoim wsparciem będzie wspierała działania, które tu prowadzimy. Wszystko przed nami, mam nadzieję, wszystko co najlepsze. Nowa spółka już formalnie działa. Dzisiaj pacjenci, którzy trafiają tutaj, już nie leczą się w ZOZ-ach, ale leczą się w Centrum Zdrowia w Opolu. Duży może więcej, a taki duży, który składa się z trzech podmiotów, które sprawdziły się przez wiele, wiele lat na terenie naszego miasta, które obejmują olbrzymią liczbę pacjentów i to właściwie po jednej stronie Odry i po drugiej stronie Odry. Stąd pomysł, żeby nie stać w miejscu, nie być tylko i wyłącznie beneficjentem stanu zastanego, ale żeby się rozwijać. Pomysł na to, żeby stworzyć wielkie centrum medyczne, wielkie centrum zdrowia, które będzie świadczyło usługi dla pacjentów, to jest pomysł, by tym pacjentom było bezpieczniej, by tym pacjentom było lepiej, a sama jednostka, same centrum zdrowia, żeby mogło się rozwijać i sięgać po najlepsze rozwiązania. Najważniejszą misją Centrum Zdrowia w Opolu jest oczywiste zadbanie o zdrowie mieszkańców miasta Opola. Drugim bardzo ważnym celem jest to, żebyśmy zapewnili bardzo dobre miejsce pracy dla całej kadry. Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem kadry medycznej, bo to ona stanowi gwarant tego pierwszego elementu naszej misji, czyli dbania o zdrowie mieszkańców Opola i ich gości, bo to trzeba pamiętać o tym, że my też jako tutaj Centrum Zdrowia będziemy przecież też przyjmować pacjentów, którzy z różnych przyczyn przyjeżdżają do naszego miasta. Te wszystkie elementy to budowanie przez najbliższe miesiące pewnych struktur, pewnych przede wszystkim szkoleń, które my chcemy też wprowadzać. My możemy przede wszystkim w tej chwili zadbać też na przykład o odpowiedni sprzęt, w związku z tym możemy podnieść diagnostykę. Dobra diagnostyka skasa ilość wizyt lekarskich, tak? Także to na przykład są takie elementy, które będą miały, uważam, bardzo duży wpływ na to, że jakość też zamieni się w ilość. Z punktu widzenia organizacyjnego dla pacjenta się nic nie zmienia. Jedyne to, że w przypadku jakichś trudności, bo przecież może lekarz zachorować, będzie pacjent miał większą taką możliwość zarejestrowania się do większej ilości lekarzy. W związku z tym na pewno jakiekolwiek zagrożenie wynikające z terminu wizyty na przykład, no będzie w tym momencie zniwelowane. Dziękuję.